Psalmu 119. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. A w liście do Kolosan apostoł Paweł napisał: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Drodzy, nieprzypadkowo wybrałem to miejsce. Obóz koncentracyjny Auschwitz. To miejsce, które pokazuje, jak dramatyczny może być człowiek. Pokój mają pełny ci, którzy kochają Twój zakon. Z czym kojarzy nam się słowo zakon? Bardzo często myślimy o jakimś wielkim zbiorze zasad, przepisów, a my przecież jako wolni ludzie możemy być wolni od wszystkiego. Możemy sami wyznaczać swoją drogę, my wiemy lepiej, my tworzymy własne zasady, własne prawa. Tak działo się niejednokrotnie w historii. I tak działo się w latach 30. w Niemczech. Tam przecież wiedzieli, co jest właściwe, byli nad ludźmi, stworzyli swoje prawa, które doprowadziły do tego, że inni ludzie zostali uznani za niegodnych do życia. Zostali uznani do tych, których należy eksterminować. To bardzo brutalne i trudne słowo. Zostali po prostu zabijani. I to, co jest za mną, świadectwo tamtych wydarzeń, jest takim wielkim głosem dzisiaj, który krzyczy: potrzebujemy zasad, potrzebujemy Bożego Słowa, potrzebujemy Bożego zakonu. Nie jako pewnego jarzma, ograniczenia, nie jako czegoś, co spowoduje, że odbierze się nam wolność. Nie. Boży zakon i Boże prawa pokazują, jak dobrze, szczęśliwie żyć na tym świecie. I dlatego Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie, bo to Słowo mówi o miłości, o tym, że każdy człowiek jest godny życia, każdy człowiek jest Bożym stworzeniem i każdy człowiek jest obdarzony szacunkiem ze strony Boga. Dlatego i my powinniśmy szanować siebie nawzajem, powinniśmy się kochać i w każdym człowieku, niezależnie kim on jest, widzieć Boże stworzenie. Życzę Wam wszystkim błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.